Dzień dobry, kochani, witamy was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy sobotę i będziemy trochę vlogować. Ja właśnie się szykuję, ponieważ dzisiaj mam... No idę po prostu do pani kosmetyczki. Trzeba zrobić sobie brewki. Więc maluję się, jest po godzinie 9, chyba 9:30. Wstałam 8:30. I co jeszcze miałam powiedzieć? A do pani kosmetyczki mam na godzinę 11, więc jeszcze jest troszeczkę czasu, można sobie na chillku się przygotować i później jeszcze jedziemy na zakupy, ale nie wiem, czy to Dawid po prostu sam nie wejdzie, jak ja będę robiła brwi. Przez 20 minut na spokojnie zdąży wziąć podstawowe rzeczy, które nam się przydadzą. No, więc tak, łapka mi oczywiście podkładzik i lecimy. Czy on tutaj przyjechany na szyi mocno? Trzeba o tym pamiętać, bo później nie było. Surprise! Buzia inna, szyja inna trochę. Ten puder jest naprawdę super, ale już widzę Denko. On był chyba z edycji limitowanej. A mi się on fajnie sprawdza. Pięknie, jakoś tak pachnie. No nie wiem, fajnie mi się go używa. I tyle. Rozświetlacz mi się skończył. Mój mi się skończył, od Zuzi mi się skończył. O, zobaczcie. Tu jeszcze, o, jest, więc wygrzebię, wykorzystam go do końca, o, leci mi. Ale no, nie fajnie, nie fajnie. Też go bardzo lubię. Dobra. No i wszystko mi się kończy. Tutaj widzę, że nie będę wam pokazywała tego bronzera, bo on już, o, zobaczcie. O, sypie się. Więc tak, bronzer. Musi iść na facjatę, troszeczkę ją by. Więc makijażyk. Przyszła mi paczka z Bonprix, więc oczywiście wam dzisiaj ją pokażę. Tam są dwie rzeczy, więc to będzie taki mega szybki haul. Przymierzę, żebyście mogli zobaczyć, jak na mnie leżą te rzeczy. Jest to płaszczyk i jest to i są to spodnie, jeansy. Potrzebuję po prostu jeansów, mam dzwony. A chciałam takie troszeczkę w innym kroju, bo nie zawsze w dzwonach mi jest wygodnie i tyle, w takich wiecie, mega szerokich. Zamówiłam takie jasne na wiosnę. Mam nadzieję, że będą dobre, tam pisali, żeby wziąć rozmiar mniejszy, bo rozmiarówka jest większa. No to wziąłam 34, ale wyjęłam je i tak wydają się spore, więc będziemy sprawdzać. Przeczeszę, tylko nic z nimi nie robię, no bo i tak będę miała dzisiaj robione. Czy ja chcę? Może tylko rzęsy umaluję? Chyba nie chcę mi się bawić w cienie, bo później to i tak będziemy tutaj zmazywać i w ogóle, żeby nie było. Co tam się denerwujesz? Wygrasz, teraz ci się uda. Stąpię. No, czuję to. To władzę. Jesteś najlepszy. Ale raz się przegrywa, raz się... Wygrywa. No, dokładnie. Dobra, gotowa. Szybki makijaż. Idę zaraz po patyczek do uszu i sobie tutaj wyczyszczę. I gotowa. Jeszcze mam tutaj oczywiście bałagan po nocy. Wiecie, jak to jest. Już wam też pokazywałam w ostatnim vlogu. Więc trzeba będzie ogarnąć. Czy są tu patyczki? Są. Trzeba będzie ogarnąć i wtedy nagramy sobie, mini mierzymy, mini. Jedziemy, kochani, jedziemy. Zobaczcie, pogoda przepiękna, słoneczko świeci, czyste niebo, jest fajnie. Wróciliśmy, brwi mam zrobione od razu, twarz wygląda inaczej. Rozpakowałam zakupy i zaraz będę szła sprzątać auto. Bo no już jest w takim stanie, że trzeba naprawdę to zrobić, trzeba tam odkurzyć, wiecie, wszystko powywalać, bo tam są jakieś rzeczy, jakieś papierki, no tak to wygląda, zwłaszcza jak ma się dzieci, to wiecie, to tak to jest. No i co? Do roboty. Dobra, sprzątanie trwa, jest odkurzacz, trzeba przedłużacz teraz znaleźć, dywaniki wyjęte, nie wszystkie, więc sprzątamy. Kawę piję. Musimy zrobić sobie ten hall,
Tylko nie wyprasowałam tego płaszcza. Muszę po prostu go doprowadzić do porządku. Wiadomo, jak był ładnie złożony, był zapakowany w folijkę i go wyciągnęłam, no to jest troszeczkę pognieciony. Ale za chwileczkę Wam pokażę. Zaraz żałuję, że nie mam tej takiej parownicy, takiej fajnej właśnie do ubrań, to by fajnie się przejechało. Żelazkiem troszeczkę się boję, ale ja wiem, że on też sam się przeprostuje za jakiś czas. No, więc chłopcy tutaj gadają, grają sobie, wiecie, sobota jest, to można troszeczkę pofolgować, niech pokorzystają, niech pograją, czemu by nie. No, ale można grać. Sobota. Dobra. Auto ogarnięte, ale do mnie. Wszędzie tutaj coś się dzieje, jest brzydko, trzeba podłogę umyć, więc ja się biorę do roboty, chcę to ogarnąć, chcę siedzieć w czystości i słyszałam, że na HBO jest Łąka, więc zaraz biorę hasełko od Zuzi i będziemy sobie oglądać całą rodziną. Nie wiem, czy w tym momencie, czy troszeczkę później, zaraz zapytam się Dawida, czy będzie miał ochotę, no i sobie wszyscy razem obejrzymy. Bardzo szybko właśnie... Nie oglądasz? Bardzo szybko wleciał na HBO. Aż dziwna. Dobra, mamy kilka dni później, ale robimy mierzenie, dobra? Troszeczkę inaczej wyszło niż chciałam, nie chciało mi się. No mówię Wam ostatnio, to po prostu sama siebie zadziwiam, że jestem taka leniwa. W ogóle Stasiek jest z domu, coś pokasływał w ogóle, więc stwierdziłam, że go zostawię na 2-3 dni w domu. Ale chyba już jest w porządku, więc niedługo będzie wracał, ale dobra, mierzymy, prawda? Pokażę Wam trencz, długi trencz. Jak wiecie, już mam dwa trencze, dobra, ale one nie są takie klasyczne jak ten, wyglądają inaczej. Więc skusiłam się na taki, przymierzę i już Wam pokazuję, w ogóle lustro mam obwalone, tu chciałam lustrze pokazywać, ale jak zobaczyłam, co oni zrobili, to dramat. No nie pokażę Wam w lustrze, idziemy tu, chociaż to też jest bałagan, Boże. Nie, no nie ma, nie jest tak źle. Okej, to może na razie górę tutaj pokażę. Piękna, klasyczna, jak widzicie, kolorek. Tu ma te rękawy takie obniżane i szerokie, co ja bardzo, bardzo lubię. Tył, jak widzicie, ma tą zakładkę, które moje te trencze wcześniejsze tego nie miały. A to po prostu jest klasyk. No, trencz musi mieć tą zakładkę taką. No i jest jaki dwurzędowy jest, prawda? Tak. Dobra, zawiążemy się od dalej, pokażę Wam, jak wygląda. On jest fajny, bo jest właśnie oversize'owy, jest długi. O to mi tym razem chodziło. No nie, widać mnie. Czekajcie, zaraz znajdziemy odpowiednie miejsce. Może tu? Stasiek, ścisz mi te Twoje... O! Widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. Tu ma rękawki takie szersze. No jest po prostu przepiękno. Brudzę się. Stoję na kanapie, zaraz wyższy nie będzie. Więc tak się prezentuje. Bardzo fajnie, porządnie zrobiony. Dobra, biorę Was. Staś już się nie może doczekać, podgłosić. Bardzo fajnie zrobiony, tak porządnie, więc myślę, że mi starczy na lata. A pamiętajmy, że trencz wraca. Trencz w ogóle chyba cały czas to jest taki klasyk, że jest cały czas modny, więc warto mieć, każdy powinien mieć, czy facet, czy dziewczyna powinien mieć właśnie trencz w swojej szafie. Kochani, kolejną rzeczą, w którą za chwileczkę się wbiję, są to takie spodnie jeansowe, zobaczcie. Raczej właśnie z taką prostą nogawką. Piękny mają odcień niebieskiego, fajny na wiosnę, właśnie też na lato, jak będą troszeczkę chłodniejsze dni. Więc co? Ja zakładam, pokazuję Wam, jak one się na mnie prezentują, bo to są właśnie te dwie rzeczy, jakie wybrałam sobie z firmy Bonpri. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie. Okej, postaram Wam się pokazać. Zobaczcie, one nie są z jakimś mega wysokim stanem, są takie do pępka. Na pupie prezentują się tak, czekajcie, muszę zobaczyć, wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajnie. Jeśli chcecie wziąć sobie te spodnie, to bierzcie o jeden rozmiar mniejszy albo o dwa. Ja mam ten 34, a noszę normalnie 36, więc no i mają luzu, ale fajnie, bo będą mega wygodne, wiecie, będzie się mega wygodnie kucało, siadało, nic tu nie będzie uciskało. A nawet na święta będą idealne, wiecie, najem się trochę i będzie fajnie luz. Więc dobra, tutaj tak Wam pokazuję, jak się góra prezentuje i właśnie ten stan. I już Wam pokazuję w całości. O, chyba tutaj będzie najlepiej, jak stanę jeszcze na kanapie. Więc jak widzicie, one są proste, nie są jakoś mega szerokie, więc jeżeli ktoś nie lubi takich krojów,
wiecie, dzwonowatych, to myślę, że te będą fajnym takim początkiem, jakbyście chcieli zacząć i przekonać się, bo naprawdę fajnie się prezentują. Może jeszcze tak złapię, o, widzicie? Tak, one się właśnie prezentują. Hello, hello, kontynuacja, jest poniedziałek, byłam w pracy, a teraz jedziemy po moich rozrabiaków, no i później biorę się za obiad i w ogóle. Więc w drogę, kochani, w drogę. Dokończymy sobie tego vloga, żebym miała wam co wstawić. Dobra, no nie mam tutaj, wiecie, co takiego fajnego, żeby przyczepić. Koniecznie muszę to kupić, bo będzie fajnie się vlogowało. Dobra, jesteśmy. Zamykamy auto. Ja sobie przeczekałam. I teraz nie ma nikogo na parkingu, więc można iść. 10 minut różnicy, o. Hello, hello, mamy już dzisiaj piątek. Ja właśnie przysiadłam, żeby zobaczyć, ile mam vloga i mogę go na spokojnie sobie wstawić. Jest taki zlepek z kilku dni, jak mogliście zobaczyć. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. A jeszcze chcę wam pokazać. Wczoraj właśnie byłam na paznokciach i mam nowe. Jest to Baby Boomer i na to jest właśnie położony też pyłek. Przez tak pięknie się błyszczą, jak te moje różowe. No naprawdę wyglądają fajnie. Nie miałam już takich mega jasnych paznokci. Dobra, ja się z wami żegnam. Wysyłam buziaki, udanego weekendu, pa!